się podpisywać. Patrzcie, że ale co, pasuje panu normalnie kwota? No ja tego, tylko bym się przejechał kawałek, dobra? Nie, może tak 10 być, 10 tysięcy tak może być. No i dobra. Przyjadę, zobaczę kwota. Przejdzie pan na spokojnie. Cześć, Janina. Cześć, Michał. Syn, widzę, wystawił to ogłoszenie. No wystawił, kurde. Co, i od razu już chętny był za takie duże pieniądze? Powiem tobie, z jego biznesmen, ja kazałam mu wystawić za 5, on wystawił za 10 i klient jest. Panie Ino, ja był też zainteresowany właśnie tym Władimircem pani. No to odkupić najwyżej od pana. To podpiszę tę umowę. Idziemy. Panie Ino, nie będę odkupił. A kim jest ten panoj? Sąsiad mój. Dobry, Richard. Bardzo ładny wąs. Dziękuję. Panie Janino, możemy na słówko? No. Dobróci pani tę umowę podpiszem, ja dokumenty wyjmę. No. Poczeka pan, tylko z sąsiadem zagadam. A ma pan tu mój podpisik? Nie, dawaj to na razie. Ej, no Michał, co ty robisz? Nie, no, podejdzie pani na chwilę. Zaraz się pan podpisze. Michał, co ty robisz? Czemu mi klienta straszyć? Nie straszę klienta. Pani pamięta, jak sprzedaliśmy pani 30 w okazyjnej cenie? Nie w takiej okazyjnej. Panie Ino, w okazyjnej cenie. I tak to po prostu zastopujmy tą rozmowę. W okazyjnej? Coś tam on pierdzieli. Dobra, panie Ino, szybko i na temat. Ja od pani chcę kupić, nie chcę kupować z drugich rąk, czyli od niego. No ale ja już sprzedałam. Ale dychę też dam. Dam też dychę. Ojejku, no to co mam teraz odkazywać? A czemu wcześniej nie gadałeś? Nie ma umowy, bo ja kurde po kombajn jeździliśmy i wie pani jak to jest. No cały czas zamieszanie, tu budowa i wszystko, no. No wie pani. Panie, nie gwizdaj pan na mnie. Bo ten kombajn pożyczyliśmy do remontu, gościowi będziemy remontować, pożyczyliśmy go i ten, ja na pana nie gizdam. No, bo nie kupiliśmy, no nie? Czekaj, tylko się piwa napiję. Dobra, napije się pani tego piwka i pani przemyśli sobie. Bo my byśmy z byłą chęcią z Karolem to kupili. Pana! I życie po sąsiedzku, no wie pani. Proszę pana! Słucham. Odda pan te kartki. Proszę pana, niestety musi pan jechać chyba do domu, bo ciągnik został sprzedany. To jak sprzedany? Jak ja się dogadywałem, kurde. Dać pan więcej? Ile? 11. Nie. Panie. Michał, no słyszysz, ja panu tylko mogę coś powiedzieć, jedną rzecz, zapraszam pana na słowo teraz. Wie pan, że to jest przekombinowane i ten ciągnik jest z kradzieży. No i tam jest wyciek oleju. Biegi jakoś tak wchodzą też dziwnie, jak ona jeździła. A czego? I on był, ja mogę panu pokazać nagranie, jak on był podtopiony w naszym stawie. Normalnie utopiony był, po ramę. O co chodzi? Wie pan, no to jak pan chcesz, no to ja się nie będę wtrącał. Michał, mogę na słowo? Aha. Aha. Ja myślałam, że ty chcesz ze mną to załatwić polubownie, ale ty na mnie nakłamać próbujesz. Chcę polubownie załatwić i daję pani 10 tysięcy i podpisujemy umowę, albo nawet i bez umowy. Chamie ty! Nie musisz podatku płacić ani nic. Chamie! Nie, ja dobrze chcę, ja po prostu chcę, żeby ten ciągnik został w naszej rodzinie sąsiedzkiej. To po co kłamujesz, że ja go topiłam i że skradziesz? Żeby spławić gościa, bo on jest tak napalony na ten ciągnik, że... Że może mi dać więcej i zarobię. Nie, ale pani i tak zarobi dychę. Przecież te ciągniki to i tak chodzą po małe pieniądze. No po 8 jak patrzyłam nawet. No to ale ten jest w stanie, a go... dobry. Słyszał pan w jakim jest stanie? Czekaj. Nie słyszę. Panie, chodź pan na chwilę. Panie, on panu nakłamuje, bo on chce ode mnie wyłudzić. Ha! Proszę pani, ja widzę po tym panu, że on coś knuje. Proszę pana, wie pan jaką on ma ksywkę na wsi u nas? No, Maciasz! O kurde, a tego, a ja pani mówiłem, że tak.
Nie będę liczył, proszę pani. Ja mogę kredy wziąć. Nie będę liczył. Proszę pana, to tak jak ci umawialiśmy, 12 pan daje. Pani, za dużo pani. A ile pan da? Czekaj, ja na słowo, ile pan da? Pani, dychę tam. Dobra, no to proszę dla pana, córki. Jak pan na dychę? Dla córki, bo córka... Wąż podwórka! Wąż podwórka poszedł! Ała, ała! Pan! Poszedł z podwórka. No ty staroba, ty kurwa. Już pan idzie? Idzie. Ała, no zostaw mnie, babo stara, ty. A to czego pan ucieka tak szybko? Ma to! Ała! Boże! Szyję mnie! Panią, zadał się cień! Czy pan powiedział tą? Tą? Chodź, Michał. Za szyję mnie podusiła! Za panią od pomidorów takich w ogóle, wie pani? O co tu chodzi? Co za typ w ogóle? Idź stąd, Ty po mato! Poszedł stąd! Po mato, ty! Poszedł stąd! Ale pani pomogłem, to co, 9? Co ty mi pomogłeś? Ja dla ciebie go Co? No, ale... Panie! Chodź pan! Żartuję! Pani, ja nie daję od ręki. Dobra, won! Ej, won! Won! Powiedziałam! Wychodź! Gdzie z tym woreczkiem? Pani Nino, żeby nie poszedł za stodołę, bo on zobaczy, żeby nie poszedł za... Co? To... Co to i... Jest... Pani Janino... To i dzwonię po policję? Dobra, Michał, odwróć się! Puszczę go, Michał, odwróć się! Nie puszczę się! W ogóle się schowałem, nie będę tego pokazywał takich rzeczy. To nie może być świadków na takie coś. I co teraz? Gościem co? To poczekaj, ja te ziarka wysypię, ja go do worka wezmę. Co? Dobra, Michał, nie patrz się, ja go biorę do tego worka. Czekaj, wysypię te ziarka. Właśnie do tego worka? Duszo. Się widzą, gdzie dzieje. Nawiązać. Hop! No, tam jest jeszcze jakaś. Michał! Musimy jeszcze wejść. Dobra, nie. Ja pierdzielę. Dobra, Zaraz go wywieziemy. Na dach malucha pani to da. Dobra. Dobra. Dobra, weź ten. Podpiszemy może z tym, jako zaraz wywiozę, nie? A, no to dobra, to gdzie pani ma te dokumenty? No ty wziąłeś to, przeprawimy, tylko jego zamienimy na ciebie i... Na tym samym się podpisujemy, dobra, no to w takim razie kładziemy i... No też dycha była. Co tu się dzieje się? Ej! O, siemaszko, siemano. Co tu się dzieje się, że jakieś krzyki słychać? O co tu chodzi? Nie, to kupuję od pani Jeliny Włodka. Człowiek drzemki popołudniowy nie może sobie zrobić? Nie, można, jak najbardziej jeszcze. To dogadałeś się za tego? Chodź na chwilę, Karol. No. Ej, jak coś? Panie Nino, może pani odejść, chodź za stodołę. Jak coś? Ja nie powiedziałem, że tym kombajnem przyjechałem, tylko do remontu go wzięliśmy, żeby reakcję jej później zrobić. Dobra. I budynków też jej nie możemy pokazać, także ona musi być, nie wiem, co później robić, ale musisz jakoś... Chyba ona jedzie i tak wywieźć ten worek. A po co ten worek w ogóle na dachu ona się ma? Znaczy ten worek to tak... Wiesz co... Nie, co w tym worku jest? Chłop! Jak chłop, wiesz? Chciał Wanemir zakupić, ale mnie obraził. Poczekaj, ja może zajrzę... No. Co tu kur jest? Dobra, zostaw, bo on sezonki moje widział, pomidorów. To tu jest Janina? On widział sezonki. Michał, dawaj 10 koła. Karol, przelej jej. Co przelej? 10 tysięcy wyślij Janinie. Michał! Ej, a tam ci ktoś nie rusza przypadkiem? Nie. Wyślij bliżej Janinie, bo on musi jechać. Poczekaj, bo on gada. Michał! To chodź, tam gada. Chodź Michał na chwilę. Nie do wody, pani Janino, nie do wody, bo się utopi typek. Pani Janino! Czy pani... Oszalała pani...
wyciągnie. Ja pierdzielę! Wyciągnie pani ten... Wyciągnij kobieto go! Wyciągnij ten worek! Wyciągnij ten worek! No nie, nie, no ona jeszcze na nim jeździ. Janina, wyciągaj ten worek! Utopi się, gościo! Zobacz, co ona robi, ona wody nabiera do gościa. Jak już po goście teraz? Już to jest w naszym stanie. Myślicie w ogóle, czy jaja robicie? Dobra, ej, chodźcie! Ja? Robię sobie jaja? Zaraz się dogadamy, tylko musimy to jechać. Nie, nie, chyba, nie, nie, tego Panieniu, pani tam nie może iść, bo tam jest niespodzianka dla pani. Wyjdzie pani stąd, Ty masz coś z tym wspólnego? No czym mam go wywieźć? Tylko my później załatwimy, na razie do stodoły pani go zamknie. Niech a macie jakąś dwukółkę? Nie mamy, nie mamy dwukółki. Musi pani wyjść, wyjdzie pani stąd. Ja pojadę polonezem, żeby mnie nie podejrzewali. Nie ma wożenia polonezem naszym nikomu. No to dobra, to będzie w stawie pływał. Co tu się dzieje? Nie, nie. Pani Janino! Pani go wyciąga szybko. Michał, utopi ja w tym, pani. Ja w tym udziału nie biorę, ja umywam od tego ręce, od razu co ci za mówię. Wariatka. Bierz tego Władimirca Karol do nas na gospodarstwo. Ona nie chce jedzieć. Michał, 10 koła! Karol miał blika zrobić. Karol, wyślij blika. Nie robię blika na taką kwotę. Zrób. Nie da się, mogę przelew robić natychmiastowy. To zrób przelew natychmiastowy. Żeby już mieć spokój z to kobito. Gdziel jeszcze nagadałem. Karol? Tak? Możesz mi powiedzieć, dlaczego header spadł? Mio, weź, weź jedź powoli do przodu, co? Weź rusz powolutku do przodu, tam. No, no weź tam do przodu, no delikatnie. Czekaj, bo ja tu się nie mieszczę w bramę, trzeba będzie bramę. A czekaj, mówiłeś coś już, że header spadł. Czekaj, zobaczę, czy on spadł, czy co? A, nie spadł, faktycznie. Coś ci się przewidziało, stary? Coś mi się powaliło w głowie. Stary, z tych nerwów patrzę, że już kurde jakieś omamy masz. No. Ty Karol, bo jest chyba problem. Zimno mi. Zimno mi jest. Idzie pani z tym workiem stąd. Idzie pani z tym workiem, naprawdę. Ty wożyco, stara, nie podkładaj tego gościa pod koło. Bo my musimy remontować dla gościa kombajn, my nie mamy czasu. Dobra, na takie głupoty. Jedź. Nie. A, masz rację, ty mnie starczy. A, bo panie... dobra. Nie, pani Janin! No. Ja weź już łatkiem. Nie. Michał może... Janina wie, po co ten kombajn tu jest? Do remontu. No, do remontu. No. Pani Janino, nie idzie pani na tamtą stronę gospodarstwa. A włącz betoniarkę! Nie. Włączaj. Dobra, patrzę, że trzeba ostatecznie... Idziesz, Janina, kurde, zasz. Już mi stąd poszła, kurde, jadź mi stąd. Pierdziele, widzowie. Dobra, już. Zajechałeś? Tak. Karol, tu przyda nam się drugi wjazd ogólnie na gospodarstwo. Wiem, wiem, ja myślałem, żeby z tej strony. Na odcinku tutaj. A co byś robił? No dyskotekę. Michał. Czy ty słyszysz to samo, co ja? Coś się pali. Natychmiast, chodź. Ja pierdzielę, gościa Joro! Nie u nas na podwórku! Nie u nas na podwórku, pani! Kobieto! Coś ty zrobiła! Co? Nie, to jest jakaś diablica! Ma pani to chcieć i ma pani nie być na podwórku, raz, dwa, bo jak tu przyjedzie policja, to ja nie będę... Dobra, to co ja mam zrobić? Michał, ja mogę tylko nie powiedzieć było. Jedno nie słowo. No. I widzowie niech sobie sami domyślą się, co tu będzie robione. Ja powiem jedno słowo. Diskotieka. Diskotieka? Diskotieka wieka? Diskotieka. I nic więcej nie będę mówić na razie. Tu jeszcze widzowie nam odejdzie troszeczkę pola. A, no i rzepaki nam coś zaatakowało. Jakiś chwast, ale to też się ogarnie. Powiem wprost. No. To się ogarnie. Kwestia najważniejsza, tu jeszcze będą stały silosy. Janina! Wysiadaj stamtąd! Panie, no to nie jest nasz kombajn. Wysiada pani z tego kombajnu. Wysiada pani, bo psuje nie pani mogę, wszystko. Nie mogę nas zobaczyć? Nie, nie możesz. Ma pani to, zostawi pani to. To nie mogę nas się karnąć? Nie. Panie, no idzie pani na stąd. Ustanie Janina na chwilę. I zaszyję. Karol, wyprowadź, wyprowadź. Poszło. Już. No a co z tym? A mam zadzwonić na straż? Ci zaraz zadzwonię po straż, ty! Że chłop się pali! Karol, ugasz ten pożar. Ja idę widzą pokazywać dalej.
Nie, ugaszę to. No i widzowie, ogólnie wygląda tak, drzwi... Halo, co chcesz? Gdzie polonezem po naszym jeździsz? Nie mów jej, że to, wiemy, że to nie... Co? To była prawda. Gdzie naszym polonezem jeździsz? Ja na awaryjnych jeszcze. Ale gdzie? Pozwolił ci ktoś go wziąć? Się pytam, no, tylko. Masz po drodze. Przyjeżdżaj, ty polonezem stoi i oddawaj. Zaraz nam zniszczysz. Nie zniszczę. Cholero. Ja nawet nim ani razu nie uderzyłam. Dobra, przyjedź tutaj. No dobrze, ja normalnie, kulturalnie jeżdżę po drogach, nic się nie dzieje. Jeżeli nie przyjedziesz nim w ciągu minuty albo dwóch, to nie, Karol, jak ona pojeździła, to może w tym czasie szybko uda nam się go sprzedać u ciebie. No. Zanim nie wróciła, może niech sobie jeździ. Tara. No nie gadaj. No nie gadaj. No nie gadaj. No nie wierzę w to. To jest Janina. Na awaryjnych stoi. Nie wierzę w to. Co do powiedzenia masz? Masz coś do powiedzenia? Ty idiotko. W tym momencie kończy się nasze koleżeństwo. Do widzenia. I tyle będzie z niespodzianki i reakcji. Ja pierdzielę, co? Jakim cudem na prostej drodze można dochować? Jakim cudem na prostej drodze można dochować? Nawet ich nie, to już zawiedziałem na ten odcinek. Tyle rzeczy, co dzisiaj działo, to jest po prostu dawka. Jechałam. No? I mi wymusił, mi wyjechał. Normalnie. Na prostej drodze ktoś ci tu wymusił, tak? Normalnie, no nie. Mi wyjechał. O, no i zajebiście, masz pozamiatane. No to ja im zaraz wszystko powiem. Masz pozamiatane, ktoś wezwał policję. Ma to! Dzisiaj do policji tak nie wlazł. Dzień dobry, dostaliśmy wezwanie. Bartosz Długowłosy. Panie, jaki pan długowłosy, jak pan jest łysy. Panie, jak pan łysy jesteś. Nazwisko, kto jest sprawcą? Ale panie, a to czemu pan, jak ma takie nazwisko, to nie ma długich włosów? Proszę pana. Panią, ja nie przyjechałem tutaj śmieszkować, tylko wykonywać swoje obowiązki. Jestem na służbie. Dzień dobry. Kierował polonezem. Ta pani. Zapraszam, będziemy się dmuchać. O kurde, dobra, ale ja się najpierw przedstawię. Janina, młoda kobieta. Proszę udmuchać. I pana... to od razu. Ja nie muszę, proszę pana, dmuchać, żeby stwierdzić, że jestem po alkoholu. No. Dmuchaj. Dmuchnąć tacie, zaraz mogę w łeb. Proszę dmuchać. Dobra. Dobra, odda to pani. I co, panie, i no co? No i co z tym robimy, promil? No proszę pana, zaraz machnę i będzie dwa. Jak panu nie parzyć, tych nie lubisz. No i co teraz, proszę pana, panie władzo? Możemy to rozpisać tak, jak nie chcecie problemów. Tylko tu silnik chodzi, ja go zgaszę, bo zaraz będzie po wszystkim. Zezna pan, że ta pani wypiła dopiero po wypadku ze stresu? Zeznam. To pan taki dobry? Panie długogłosy? Zeznam, tak. Nie ma problemu. To jest moja sąsiadka. Jest pan oskarżony o składanie fałszywych zeznań. Co? Tutaj akurat w tym wypadku to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Dobrze. Słucham? Ja pierdziele, ty jesteś głupi. Przecież ja piłam podczas jazdy. Samochód, proszę sobie odholować i będzie mandat, no nie? No to dla tej pani, bo ja nie byłem kierowcą. Ale proszę pana, no, próbował pan szukać funkcjonariusza, no. Ale proszę pana, albo pan jesteś w porządku, albo pan jesteś niezła Mendoza, tyle mogę panu na to powiedzieć, nie? Dobra, to w takim razie ja będę uczciwy. Do pana nie nałożę nic, ale ta... A kto jest właścicielem w ogóle? Ja. A jak do tego doszło? No jak do tego doszło, nie wiem. Proszę pana, przyszliśmy tutaj i zobaczyliśmy taką sytuację. Teraz powiem panu inaczej. Szukaj pan wiatru w polu, bo ta baba spierdzieliła. Tyle panu mogę powiedzieć, no szukaj pan wiatru w polu. O, gdzie ona poszła? Panie, nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie. A co mam ja teraz robić z tym pojazdem? A bo ona do chałupy pobiegła, zobacz to widzowie. Do chałupy pobiegła. Nie, no biegnę tam też. Zobaczcie, ona już w chałupie.
Nie, skręciła w krzaki gdzieś. Ty nie zauważył jej chyba. A Ło nie zauważył jej. Janino! Co? Co ty spierdzieliłaś? No? Uważaj, bo policja się zawraca. Uważaj się w krzaczory. Ja pierdzielę, widzowie, no widzicie jakie tu sytuacje mamy. Przez Janinę. Jadą! Jadą świry, jadą! O, tak słucham. Tak słucham. To pańskie gospodarstwo? Moje. Gdzie jest to pani? Nie wiem. Nie wiem, czy proszę pana. To musi być sąsiadka. O skurwesy, niepotrzebnie gadałem, że to sąsiadka. Panie, nie z tej strony sąsiadka! Proszę ja panu pokażę gdzie. Proszę pana, chodź! Nie, chodź pan, ja panu pokażę gdzie. Co chodzi? Mieszka ona. Tam jej nie ma, chodź, ja panu pokażę gdzie mieszka, już nie będę panu mówił, że... Dobra, tutaj chodź pan, patrz, że źle wjechał, tu kto inny mieszka. Mhm. Tu proszę pana, ona mieszka, w tym domu. Dobra, ja pan podjadę. Dobra, chodź. Tu jest ten sąsiad, widzowie, co go nie lubimy, co te problemy robiło ciszę. Ej, Karol! Co? Jedzie! Tutaj proszę pana, tutaj ona pomieszkuje. Tak? To pomieszkuję, no. Dobrze, my już się zajmiemy sprawą. Dobrze, to pan się zajmie. Pozdrawiam. Proszę otworzyć. A to auto mogę proszę pana scholować? Stamtąd? Pana, może pan, ja już mam wszystko nagrane. Okej, dobrze, to pan tutaj szuka sprawiedliwości. Karol, powiedz mu, że to był chłop za babę przebrany. I to był, proszę pana, chłop za babę przebrany. Pan, że się nie kapnął, on tu mieszka. No. Pana. Po co jaja teraz robisz? Proszę pana, naprawdę sobie nie robię jaj. To był chłop przebrany za babę. Powiedz, że perukę miał. Powiem panu tak, to jest człowiek chory psychicznie, ukradł nam pojazd i się przebiera normalnie za babę się, panie. Co pan nie zgłosił kradzieży? Proszę pana, nie zdążyłem. Przyszedłem na miejsce, od razu państwo byli. Aha. Bałem się, ten człowiek nas nawiedza. Proszę pana, z bronią. Co? Naprawdę. Z bronią celuje do nas i grozi nam, że ciągnikami nie przestaniemy jeździć. Słucham? Na policję wtedy od razu. Proszę pana, a pan myśli, że ja głupi jestem zgłosić na policję, żeby później życie stracić? Jak on powiedział, że do niego policja przyjedzie, to już będzie po mnie. Teraz się o swoje życie, proszę pana, boję. Tu mieszka naprawdę... Idzie pan stąd, jak on jest niebezpieczny, jak on jest uzbrojony. To jest naprawdę niebezpieczny. Ja muszę wezwać kolejne jednostki. To jest totalny wariat, proszę pana. Ale akcja będzie podwyżka, niby zwykły wypadek jak codziennie, a tu taka akcja. Mówię panu wprost. Pan zobacz w tych aktach, bo kiedyś było wezwanie policji właśnie na to, że on nas straszy, proszę pana, że nie pozwala nam robić do godziny 22. To się wszystko posprawdza. No, to tutaj ten wariat mieszka, proszę pana. No, wszystko jasne już. No, to pan go załatwi dobrze tam, nie? Dobrze. Dziękuję. No, przepraszam. Myślisz, że uwierzył? Uwierzył. To co robimy? Ty nie wychodź z tych krzaków, bo cię zobaczy zaraz. Nie zobaczy. Co robimy? Się nie interesuj, co my robimy, Janina. Ty się nie interesuj, trzeba samochód scholować. Wczoraj bo się na dach go wrzuciłem. Uderzyłam głową. Chodź. Teraz tak, krzakami masz mi iść i pomóc ten samochód przewalić na drugą stronę, czekaj. Ja nie będę chodziła, ja wezmę motorynkę. A gdzie jest motorynka? Weź motorynkę, ale jedź polnymi drogami tam i pomożesz mi ten kurde. nie możesz cofnąć. Pomożesz mi to auto po prostu przechylić na drugą stronę. Witam! Albo... Co ta pani tutaj robi? To jest chłop przebrany za babę, panie. I pan tak dobrze z nią żyje jednak? Proszę zatrzymać, znowu. Ja pierdziel! Radiowóz ukradła. Panie Karolu, nie mam jak zadzwonić po wsparcie. Panie, ja panu nie pomogę w tym. Ja naprawdę, ja nie... Mówiłem panu? Przed chwilą? Do góry ręce i proszę podejść pod słupa. Ale o co chodzi? Za co ja? Proszę podejść pod słupa. Dzwoni pan teraz do tej pani? Nie mam numeru. To skuję pana i zaraz będzie większy problem. Obiecuję, nie mam do niej numeru, proszę pana. Będzie większy problem. Albo pan dzwoni teraz.
Proszę pana, naprawdę, nie mam numeru. Przeleci w dom. Dobra, proszę pana, niech pan miskuje, dobra? O ja pierdzielę, panie. No kurde, co za służba dzisiaj? Dobra, dobra, uciekam. Widzowie, uciekam, panie. Co? Nie ruszaj się pan. Nie. Ja pan zadzwonić po nią. Proszę pana. O ja pierdzielę, potrudziło gościa. Panie, proszę pana. Proszę pana, niech pan się ocknie. E, chłopie! I co, Karol, udało się? Janina, nie przejeżdżaj go. On jest nieprzytomny. Janina, ja tu stoję. Ja tu nie, zostaw go. On jest nieprzytomny. Janina, zostaw go, on jest nieprzytomny. No to dobra. Panie. Panie! Wynieśmy go gdzieś. On przecież tego nie zgłosił. No Janina, ja się w to nie chcę mieszać, twoje te głupie gierki. No co ty znowu odpieprzasz? No i co teraz goście? No trzeba po karetkę zbyt. Poczekaj, ja wiem, ja widziałam to na filmach. Jaki to jest numer radiowozu? B887. B887! Zgłaszam się do centrali! Co ty robisz, Janina, co ty robisz? Przepraszam, jestem funkcjonariuszem długowłosym. Wypiłam dużo alkoholu i teraz porzucam radiowóz. W krzakach porzucam go. Porzucam, co tak. Robi, co ona i robi. Ruszam w tango! Do widzenia! No nie. Jarek, ojej, widzowie. Karol, musimy coś zrobić. Ja w to nie biorę w tym udziału. Ja jadę poloneza odwrócić, że mu się może. Stał szmaciarz! Nie wiedziałam. Ja w tym nie biorę udziału, ja idę po poloneza. Nie wiedziałam, co zrobić. Ja chowam ten radio gdzieś w ciaki. Widzowie, ja nie chcę naprawdę się mieszać w jedyne głupie gierki. Zobaczcie, jak ona się zachowuje, jakieś wariactwo, jakby nie wiem, w jakichś filmach brała udział, a to jest prawdziwe życie, no. To nie są jaja, naprawdę, widzowie, to nie są jaja. Boże, dobra, szybciutko, widzowie, szybciutko, lecimy po ten poloneza. Nie wiem, czy samemu dam radę go przerzucić na drugą stronę. Ej, Karol, on leży on cały czas. Dachu. Chodź mi, połącz poloneza podróż. Biegnę. Słuchaj, ja zgłosiłam do centrali, że on niby się napił i on rusza, że tak powiem, w tango. No kurde, siły nie mam. Dawaj. Na trzy. Siły nie mam. Nie mam siły. Cztery. Siły nie mam, nie dam rady. Kurde. Trzeba by było się zaprzeć się. Czekaj, no. Dawaj. Trzy. I hopsa! Dobra. Jej, udało się! Karol, ogólnie to nie wiem, czy przyjadą posiłki za chwilę. No to będzie po tobie, nie? Znaczy wiesz, o ja pierdzielę, no co nie gada, że ktoś jedzie? A. Widzowie, przepraszam was za to, za ten odcinek. Się dzieją takie akcje, ale wybaczcie, to nie jest mojej winy. Może lepiej polnymi jedziemy? Nie ma co polnymi jechać, nie jedziemy normalnie. A myślisz, że sąsiad będzie miał problemy? Oby. Okej. Zobacz, nikogo nie ma, wziął radiowóz i pojechał już. Znaczy ja radiowóz pożyczyłam w kukurydzy. Aha, ale ty idziesz stąd, Janina, ty idziesz stąd. Dlaczego? Bo ja muszę jedną sytuację załatwić. Czemu? Idź stąd, bo ktoś ma do mnie przyjechać. No to spier. Idź. Dobra, idę, Jezu. Gdzie motor?